Przed nami kolejne wydanie magazynu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo gorąco witamy wszystkich Państwa. Dzisiaj gościem Adrian Rudawski, prezes zarządu CWKS Resowia Rzeszów, spółka akcyjna. Panie Adrianie, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Rozpoczniemy od tematu, który na pewno przemknął niesamowicie wielkim echem po podkarpackich mediach, czyli samym zawiązaniu spółki akcyjnej. Po wielu latach dyskusji, po wielu latach spekulacji w końcu udało się ten temat przekuć w czyny. Plan stał się czymś absolutnie wykonalnym, ale na pewno droga do tego celu była bardzo daleka. Tak, jak najbardziej. Szczególnie, że plany powstania spółki w Resowi były od wielu lat, a ten awans był tym czynnikiem, który stworzył to, że musieliśmy pójść do przodu, nie tylko pod kątem sportowym, ale również organizacyjnym, finansowym. Powstanie spółki miało na celu, czy ma na celu profesjonalizację klubu i do tego właśnie dążymy. Wiele lat starań, teraz odbyły się te wstępne rozmowy nowych właścicieli i dzięki temu powstała grupa biznesmenów, którzy doprowadzili do powstania rzeczywiście tej spółki i to jest kolejny krok ku temu, aby nasz klub się rozwijał przez następne lata. Zaplecze Ekstraklasy to już takie miejsce, w którym praktycznie stowarzyszeń bardzo ciężko uświadczyć, więc ta spółka na pewno była czymś wielce pożądanym. Tak, jak wiemy w Ekstraklasie wszystkie kluby, to jest zresztą obowiązek w Ekstraklasie być spółką. W pierwszej czy w drugiej lidze to już większość klubów funkcjonuje w tych strukturach. Rzeczywiście, bo to jest naprawdę duże ułatwienie w bieżącym funkcjonowaniu. Także my do tego dążyliśmy i jesteśmy, z czego się bardzo cieszę. Sponsorzy, o których już wspomnieliśmy, dali jak najbardziej jasny przekaz. Projekt jest długofalowy, niezależny od wyniku sportowego i na pewno takie zapewnienia dają spore poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Rzeczywiście, bo stabilność w klubie sportowym jest najważniejsza. Tutaj dzięki wsparciu właśnie nowych właścicieli, możliwości rozwoju czy kontaktów z innymi firmami są bardzo ważne. Dużo nam oczywiście nie można zapomnieć o mieście Rzeszów, które nas stale wspiera, jest naszym też głównym sponsorem i to jest właśnie bardzo ważne w funkcjonowaniu naszego klubu. No i grono sponsorów, grono akcjonariuszy, SMS Resowia, APK Developer, CHD Polska, ProOne oraz Miłosz Kruczek. Ci ludzie na pewno dali maksimum z siebie poświęcenia, zaangażowania, żeby to wszystko mogło się faktycznie zrealizować. Zdecydowanie tak, szczególnie, że to nie są osoby z przypadku, to nie są osoby gdzieś z Polski, którzy przychodzą, powiedzmy, zrobić jakąś karierę. Nie, to są osoby tutaj z regionu, z miasta Rzeszowa, to są wierni kibice Resowi od wielu lat, związani z naszym miastem i to jest właśnie ten czynnik, który powoduje, że nasz klub właśnie będzie się rozwijał nadal. To nie są osoby przypadkowe i dzięki tym, że te osoby są ze środowiska biznesu, dużo też pomagają i uczą nas właśnie takiego bieżącego funkcjonowania już w strukturach takich korporacyjnych. Prezes zarządu, awans tytularny i nie tylko, jak chodzi o sam tytuł. Powiedz, jak czujesz się na tym stanowisku, bo wiemy, że przed wyborem twojej osoby ta lista nazwisk była naprawdę dość długa. Tak, tutaj jeszcze raz serdeczne podziękowania dla Rady Nadzorczej, dla właścicieli, gdyż ostatecznie to moja osoba przekonała ich do tego, aby ta funkcja prezesa była skierowana na moje ręce. Dlatego bardzo jeszcze raz dziękuję. Jest to dla mnie wyzwanie, które, jak doskonale Państwo wiedzą, znają moją osobę, że zrobię wszystko, aby spełnić stawiane przede mną wymagania, cele i będę pracować na tyle, ile będę mieć właśnie sił i możliwości.
Adrian, wróćmy do tych tematów, które były wcześniej, przed laty, bo w Resowi bywało różnie, doskonale o tym wiemy. Czy nie miałeś takich lat, takiego momentu, gdzie gdzieś tam z tyłu głowy było przekonanie, okej, daję z siebie absolutnie wszystko, poświęcam się, a cały czas gdzieś te kłody się pojawiają. Czy nie miałeś takiej wewnętrznej myśli, jak to się mówi, rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady? Pewnie, że takie myśli były, ale po to są właśnie wyzwania, przeciwności losu, żeby im sprostać. I przez tyle lat były, zaznałem goryczy porażki, degradacji, zaznałem radości awansu i o to chodzi. Są dni gorsze, są dni lepsze i trzeba pracować tak, aby tych lepszych było jak najwięcej. Czy była jakaś funkcja, czy jest jakaś funkcja w klubie sportowym Resowia, której ty nie miałbyś okazji wykonywać? Raczej nie. Raczej od można powiedzieć, od sprzątaczki po prezesa, także wszystkie te elementy rozwoju tutaj przeszedłem, także żadna praca nie jest dla mnie straszne. Jesteś także doskonale znaną osobą w świecie podkarpackiej piłki nożnej. Częsty bywalec wielu imprez, wielu, jakby to powiedzieć... No nie powiesz, że celebryta. No niemalże, ale to do tego dojdziemy. Powiedz, jaki był odzew osób, które znasz właśnie z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, bo wiemy, że tych gratulacji było sporo. Tak, tutaj znajomi koledzy gratulowali zarówno właśnie pracownicy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, ale ogólnie środowiska piłkarskiego. My tutaj na Podkarpaciu, na Rzeszowszczyźnie wszyscy bardzo dobrze się znamy, wspieramy się nawzajem niezależnie od tego, w jakim klubie ktoś pracuje. Bardzo szanujemy siebie nawzajem i tutaj mój awans też nie przeszedł bez echa. Dużo otrzymałem gratulacji, ale w drugą stronę zawsze jak widzę, że moi koledzy, znajomi też osiągają powiedzmy sukcesy, no zawsze też im gratuluję. Wiele osób również gratuluje ci tego, że po objęciu prezesury pierwszy mecz w rundzie rewanżowej od razu zwycięstwo, ale ty podając rękę, dziękując za te wyrazy uznania, widać, że w twoich oczach jednak sporo tych problemów, które gdzieś tam się nawarstwiają, bo tak, infrastruktura, wiemy doskonale, jak wygląda sytuacja ze stadionem i gro innych rzeczy, o których się pewno na co dzień po prostu nie mówi. Tak, to prawda. No, aktualnie borykamy się z tym największym problemem infrastrukturalnym i zdajemy sobie sprawę, że no, nasza infrastruktura nie nadaje się na pierwszą ligę, nie ma co się oszukiwać. Czekamy na to, aż zostanie zmodernizowany w pierwszej kolejności stadion miejski, ale my dążymy przede wszystkim do tego, aby wrócić u siebie na stadion, ale na stadion, który będzie spełniał warunki licencyjne. Czekamy już z niecierpliwością, aby wszystkie te procedury przetargowe na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki, żeby to wszystko się już ruszyło, żeby te prace w końcu ruszyły, bo nasz dom jest na Wyspiańskiego i tam chcemy rozgrywać mecze, tam są herby Resowi, tam są barwy Resowi i rzeczywiście no, te kwestie infrastrukturalne to dosyć duży problem, choćby nawet ten ostatni mecz rzeczywiście spuszczał Niepołomice. Mieliśmy 48 godzin na to, żeby postarać się przystosować obieg do choćby minimalnych jakichś warunków do rozegrania meczu. No, było bardzo ciężko, ale dzięki tutaj wysiłkom przede wszystkim kibicom, ale i naszym właśnie sponsorom, właścicielom stanęliśmy na głowie, żeby ten śnieg, który zalegał na murawie, żeby go wywieźć. Godzinę jeszcze przed meczem działały pompy, żeby wypompować całą wodę, która zalała część boiska. O tym ludzie tak naprawdę nie wiedzą i dużo więcej jest takich różnego rodzaju bolączek, ale po to my jesteśmy w klubie, po to ja jestem, żeby te problemy jakoś rozwiązywać. Jest bardzo duże tutaj wsparcie środowiska, za co bardzo dziękuję.
Zwykło się mówić, że na tym poziomie rozgrywkowym ten stadion właśnie jest podstawą. Powiedz, czy tak realnie wierzysz w powstanie tego PCL-a? Bardzo chciałbym, żeby ten stadion powstał. Chciałbym wrócić jak najszybciej tutaj, żeby można było nie wstydzić się tego obiektu, żeby też władze związkowe z PZPN widziały, że mają partnera do funkcjonowania na tym poziomie pierwszej ligi, bo jak rozgrywaliśmy mecze jako w drugiej lidze, to był jeden z najsłabszych obiektów, a w tym momencie to już nawet nie ma o czym nie mówić. Nie mieszczący się w tych... Nawet nie mieszczący się w ramach nazwy stadion czy obiekt pierwszoligowy. Ja jeżdżę po praktycznie wszystkich meczach, stadionach i zarówno drugiej wcześniej, drugiej ligi, teraz pierwszej ligi i widzę, że nasza infrastruktura jest bardzo, bardzo daleko, bardzo słaba. Rewolucja kadrowa w zespole stała się faktem. Wielu mówi o tym, że Resovia to mistrz polowania, jeśli chodzi o to okienko zimowe, ale ciężko było faktycznie w tym kierunku nie zrobić nic w tym okresie. Tak, dlatego że widzieliśmy to, że jakby to powiedzieć, jakość w drużynie jest rzeczywiście słaba. To, co trener powtarzał na praktycznie każdej, już nowy trener powtarzał na każdej konferencji, rzeczywiście widać było, że brakuje w tej drużynie tego wzmocnienia zawodnikami, przynajmniej pierwszoligowymi. I tutaj każdy transfer był przemyślany. To nie było przypadku z żadnym transferem. Każde nazwisko było przemyślane, skonsultowane z trenerem, z radą nadzorczą. I rzeczywiście te 9 nazwisk, które 9 zawodników, którzy do nas przyszli, wszyscy byli co najmniej z przeszłością pierwszoligową, a część miała jak przynajmniej epizod w ekstraklasie. Obserwując drużynę na treningach już, czy na sparingach, czy teraz w meczu ligowym, widać było tą różnicę. I o to właśnie chodziło. Też na spokojnie bym podchodził do tego pierwszego meczu, bo przypominamy sobie mecz na jesień w Niepołomicach, 3-0. Też pewne 3-0. Teraz wygraliśmy 2-1, podchodzimy do tego całkowicie z pokorą i przygotowujemy się na każdy następny mecz. Dobrze, że o tym mówisz, bo tych złośliwości w internecie było bardzo dużo. Wielu mówiło o tym, że zawodnicy dostawali cynk. Nie wiesz, co z sobą zrobić, przyjść do Resovii, oni biorą wszystkich. Być może tak było. Ja staram się nie czytać takich komentarzy, staram się nie patrzeć właśnie na taki hejt, bo życie nauczyło mnie to, że nie jesteś w stanie nic z tym zrobić, ani na to poradzić. A najlepszym rozwiązaniem albo się na to uodpornić, albo tego po prostu nie czytać. I też tak robię. A boisko weryfikuje wszystko. Oczywiście, umówmy się. Tak. Adrian, czy w Twoim rodzinnym domu stoi już Twoje zdjęcie w skali 1:1, tak aby Twoja żona mogła na nie patrzeć częściej, bo Ty w domu to raczej gościnnie. Raczej gościnnie. Żona, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jest bardzo wyrozumiała, bardzo mnie wspiera, dziękuję jej również za to. Staram się jakoś moje obowiązki podzielić właśnie, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Czasem wychodzi, czasem nie wychodzi, ale mówię, wsparcie mam dosyć mocne w rodzinie, w dzieciach. Także jeszcze jest dobrze i mam nadzieję, że będzie dobrze. Czyli teraz nic, tylko wytężona praca, wszystko w celu budowania nowej jakości w Resovii. Tak, i do tego właśnie dążymy. Po to powstała spółka, po to my jesteśmy, żeby ta jakość, ten profesjonalizm rozwijać w klubie. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był Adrian Rudawski, prezes zarządu CWKS Resovia Rzeszów Spółka Akcyjna. Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia. A zanim drugi gość, przyjrzyjmy się, jakie wydarzenia były w tym miesiącu.
Bardzo ważny dzisiaj dzień dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, dla podkarpackiej piłki, w ogóle dla sportu. Podpisaliśmy bardzo ważną dzisiaj umowę tutaj z regionem karpackim. To jest bardzo istotne i że możemy nawiązać współpracę, że możemy razem tutaj dzisiaj, prawda, realizować tak świetny projekt, jakim właśnie jest w piłce nożnej. On jest, pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typu działalność sportową. To pokazuje, że mamy fajne plany, projekty z naszymi sąsiadami, ze Słowakami, z Ukrainą. To przyniesie nam przede wszystkim owoce dla dzieci, dla młodzieży, dla rozwoju tej naszej pięknej, wspaniałej dyscypliny piłki nożnej. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej bardzo dziękuję panu prezesowi, wszystkim tym, którzy się przyczynili tutaj w regionie, w region Karpaty, który praktycznie no, świetnie działa od wielu lat. Cieszymy się bardzo, że jest taka instytucja, która nam tak pięknie w tej chwili, można powiedzieć, już pomaga, współpracuje z nami i to jest bardzo istotne dla rozwoju piłki nożnej, dla rozwoju naszego całego regionu województwa podkarpackiego. Cieszymy się bardzo i myślę, że to będzie wyjątkowy czas dla naszej piłki, dla rozwoju Podkarpacia, dla rozwoju dyscypliny sportowej, jaką jest właśnie piłka nożna. Doszliśmy do porozumienia, żeby było dobrze, abyśmy zacieśnili współpracę z Koszyckim Związkiem Piłki Nożnej. Przede wszystkim w szkoleniu sędziów, młodych, perspektywicznych, dlatego że na szczeblu centralnym obecnie mamy tylko jednego arbitra. Nie jest to dobry taki symptom, że tylko jednego mamy. Zważywszy, że tutaj pan prezes wcześniej powiedział, jest to bardzo duży związek, jeden z największych w Polsce, drugi lub trzeci. Więc drugim takim aspektem bardzo ważnym jest podnoszenie kwalifikacji trenerów młodych, ambitnych, aby ta wiedza została przekazywana bezpośrednio w każdym powiecie i aby poziom szkolenia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wzrastał. 20 lutego w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Smolasie rozegrano Mistrzostwa Podkarpacia w futsalu do lat 17. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Błękitny Chropczyce, która wyprzedziła Lechię Sędziszów Małopolski oraz Ziomki Korona Rzeszów. Kolejne lokaty zajęły drużyny Bratka Bratkowice, Jawora Krzemienica, Tatyny Dylągówka oraz Wisłoki Borowa. Najlepszym bramkarzem turnieju został Maksymilian Delikat z Lechii, królem strzelców Oliwier Pociask z Błękitny Chropczyce, a najlepszym zawodnikiem Leonardo Biały z drużyny Ziomki Korona Rzeszów. Wstępnie chciałem podziękować za zaproszenie na turniej, który tak naprawdę mieliśmy przyjemność grać pierwszy raz w naszej karierze piłkarskiej juniora młodszego. Turniej jak najbardziej zorganizowany na fajnym, profesjonalnym poziomie. Miła, przyjemna atmosfera. Fajne drużyny, fajnie się grało. Tym bardziej, że to był, tak jak mówię, pierwszy kontakt z futsalem, gdzie tak naprawdę futsal na razie nie jest jakiś powszechny. I jak najbardziej zapraszam do uprawiania tego sportu. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Cel minimum to było dojście do finału, nie ukrywam, to był nasze minimum. Udało się osiągnąć cel maksymalny, czyli wygranie tego turnieju, z czego się bardzo cieszymy. Widać, stoimy na dosyć wysokim poziomie, bo wyniki same, jakie zaprezentowaliśmy, były dosyć znaczące. Sam finał myślę, że przyjemny do oglądania. Tym bardziej, że można powiedzieć, to były nasze derby. Graliśmy z Lechią Sędziszów po sąsiedzku. Na pewno chłopaki zaprezentowali się z dobrej strony, walczyli z zaangażowaniem, pokazali się swoje najlepsze umiejętności, jakie posiadają. W Dębicy rozegrano kolejną edycję turnieju Jako Futsal Cup pod patronatem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W zawodach zaprezentowało się 12 drużyn, które po rozegraniu spotkań eliminacyjnych zagrały w grupach mistrzowskich. W grupie złotej triumfowała drużyna Stali Rzeszów, która wyprzedziła piłkarskie nadzieje Mielec oraz Karpaty Krosno. Kolejne miejsce dla AS Progres Kraków, SMS Iglopol Dębica oraz ZKS Unitarnów. W grupie srebrnej najlepsza okazała się drużyna Spec Stali Łańcuch, która wyprzedziła SMS Iglopol Dębica 2, JKS Czarnie Jasło, SMS Rzeszów, Progres Kraków, Grupę Pomarańczową oraz Szkołę Piłkarską Team Przesław. Naszego związku szkolenie młodzieży jest rzeczą najważniejszą, dlatego że stawiamy cały czas na dzieci, na młodzież, bo to jest przyszłość. Nie tylko w sporcie, ale w ogóle w życiu. Wiadomo, że młodzież, dzieci to jest nasza przyszłość. Dlatego dla naszego związku jest to sprawa najważniejsza, priorytetowa i bardzo się cieszę, że takie turnieje właśnie jak dzisiaj w Dębicy się odbywają.
No, dzisiaj zakończyła się druga edycja turnieju futsalowego Jako Cup. W zawodach wystąpiło 12 zespołów. Były u nas drużyny, które na trawiastym boisku występują w pierwszej lidze podkarpackiej, czyli cała, że tak powiem, najmocniejsza ósemka z Podkarpacia, chociaż nie było wszystkich drużyn. Były także dwa zespoły z Małopolski, Unia Tarnów oraz Progres Kraków. Uważamy, że futsal jest fajnym uzupełnieniem treningu na boisku, bo wiadomo, że my skupiamy się na treningu na trawie, ale tak jak mówię, fajna, szybka gra, można w bardzo fajny sposób doskonalić technikę, gra cały czas jest gra 1 na 1, 2 na 1, zwroty akcji, więc gdzieś cały czas ten trening futsalowy wplatamy w mikrocykle treningowe. Czas na drugiego gościa dzisiejszego wydania magazynu. Jest nim Piotr Samborski, prezes klubu JKS Czarni Jasło. Panie prezesie, ubiegły rok bez wątpienia był dla Was opatrzony sporymi skokami nastrojów. W pierwszej kolejności awans do czwartej ligi, później kłopoty ze spięciem budżetu. No właśnie, jak udało Wam się przezwyciężyć te wszystkie trudności? Dzień dobry Państwu. Zacznijmy może w kwestii awansu. Udało nam się dzięki, można powiedzieć, oczywiście organizacji, dzięki walce, dzięki rundzie jesiennej i miejscu wywalczonemu, czyli pierwszemu miejscu. Ostatni mecz akurat z pretendentem drugim do awansu z Ustrzykami rozstrzygnęliśmy na własną korzyść. No i w tym momencie zaczęliśmy przygotowania zimowe do rundy wiosennej. Jak wszystkim wiadomo, runda wiosenna stanęła pod znakiem zapytania ze względu na pandemię. No i niestety tak też się stało, że ze względu na właśnie wyżej wspomnianą pandemię zostały odwołane te rozgrywki. No i uzyskaliśmy ten awans. Niektórzy mówią, że kuchennymi drzwiami. Nie mi to oceniać, w każdym razie mieliśmy troszkę czasu do przygotowania się, do podjęcia decyzji, czy startujemy, czy nie, ponieważ tak PZPN, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej też postawił takie ultimatum, trzeba po prostu się określić, jeżeli nie, no to ktoś inny, jeżeli tak, to czy budżet będzie spięty, czy nie, czy damy radę walczyć, czy nie. No oczywiście ze względów sportowych jak najbardziej awans do wyższej ligi jest dla nas jakimś takim zaszczytem, honorem, splendorem i tym podobnym. I po to się w piłkę gra, żeby zdobywać jak najwyższe cele. I byliśmy przygotowani. Natomiast, tak jak Pan wspomniał, troszkę wynikły kwestie takie organizacyjne z samymi rozgrywkami na stadionie w Jaśle, który no niestety nie był przygotowany do rozgrywek w wyższej lidze, czyli w czwartej lidze. No i w tym momencie musieliśmy sobie po prostu wszyscy razem postawić pytanie, czy damy radę sprostać temu wyzwaniu, jakim jest przygotowanie obiektu do rozgrywek. Druga kwestia to też spięcie budżetu. Udało nam się spiąć budżet dzięki, mówię, sponsorom, dzięki Urzędowi Miasta, dotacji miejskiej oraz, mówię, zaangażowaniu wielu osób i dosyć już szybko jednak, mimo informacji w mediach, dosyć szybko podjęliśmy decyzję i dopięliśmy ten budżet na taki, na jaki nas stać oczywiście i zdecydowaliśmy, że będziemy walczyć, mówię, w tej czwartej lidze. Z bardzo dużą liczbą, bo wiadomo, 22 zespoły. Nie żałuję do dzisiaj tej decyzji, natomiast mówię, wielu chłopaków chyba po prostu przerosło to i w sensie nie tyle sportowym, ile też i kondycyjnym, stąd też może nie do końca wynik, który by nas satysfakcjonował. Wracając do obiektu,
Tak jak wspomniałem, wszyscy do tego po prostu podeszli, podeszliśmy do pana burmistrza. Po rozmowach z panem burmistrzem otrzymaliśmy tam deklarację dużej pomocy. Zgodnie z doniesieniami prasowymi, jakie mieliśmy okazję śledzić, komisja licencyjna Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej dawała wam jasne wytyczne, chociażby powiększenie wymiarów boiska, czy podwyższenie sektora kibiców gości. No, wygląda to naprawdę na bardzo duży zakres prac, który musiał przed wami się pojawić. Zgadza się. Komisja licencyjna nie brała jednak pod uwagę faktu i nie wiedziała o wszystkich działaniach, które w Jaśle były podejmowane w celu właśnie tego, aby te wszystkie warunki nie tyle zostały spełnione, co po prostu, aby w Jaśle powstał obiekt, mówi, taki, który by spełniał warunki, mówię, i licencyjne czwartej, i nie tylko ligi. Mówię, tutaj trzeba by się było wrócić do roku 2018, kiedy wystartował pierwszy budżet obywatelski miasta Jasła i złożyliśmy projekt drenażu boiska. To boisko nie było remontowane, nie było drenowane, więc przy dużych opadach deszczu tam od razu woda stała, było po prostu grząskie. Nie było od 1974 roku, trzeba było takimi małymi kroczkami, więc wykonaliśmy ten krok. Wygraliśmy dzięki mobilizacji, mówię, Jaślan, wygraliśmy ten budżet obywatelski, więc drenaż został, można tak powiedzieć, przyklepnięty i mieliśmy zapewnienie, ruszyły prace i w momencie, kiedy komisja licencyjna faktycznie wytknęła te wszystkie niedociągnięcia, które na stadionie miały miejsce, a które w jakiś sposób no, nie uniemożliwiały jakby grę w czwartej lidze, zwróciliśmy się z prośbą właśnie do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej o tak zwane warunkowe, argumentując to też tym, że po rozmowach z panem burmistrzem mieliśmy zapewnienia, że w miejscu, gdzie będzie rozgrywane, będą mecze na obiekcie Mosiru, na boisku treningowym powstanie wielofunkcyjne boisko pełnowymiarowe, które w 2019 roku już ruszyło budowa, więc w jakiś sposób było to boisko, które będzie spełniało warunki czwartej ligi. Rozgrywek nawet na poziomie, mówię, czwartej ligi i wyżej. A równocześnie, mówię, zaczęto pracę przy obiekcie głównym, czyli przy płycie głównej boiska poprzez drenaż, a następne w kolejności będzie wyłożenie go trawą, tak aby boisko spełniało wszelkie wymagania, takie po prostu wymagania Podkarpackiego Związku, Komisji Licencyjnej i żeby ten obiekt po prostu przypominał już tak, jak potrzeba, żeby wyglądał i po prostu był tak funkcjonalny, jaką ligę po prostu reprezentujemy. Mówię, udało się to, mówię, zrobić. Dostaliśmy poręczenie też od pana burmistrza do Podkarpackiego Związku, ponieważ też taki warunek też był, aby tam było potwierdzone od pana burmistrza, że faktycznie takie inwestycje mają miejsce w Jaśle i że do 2021 roku, do zakończenia, do wakacji powstanie to boisko, które spełnia będzie, a w tym momencie, że będziemy dysponować boiskiem, które zastępczym jakby, które też będzie spełniało warunki licencyjne. I mówię, pierwsze te 10 meczów rozegraliśmy jeszcze na boisku warunkowo na tym przy ulicy Śniadeckich 15 na płycie trawiastej. Natomiast w momencie, kiedy zostało oddane boisko ze sztuczną nawierzchnią, przenieśliśmy się tam, a tutaj ruszyły prace, mówię, z drenażem i no i wszystko wskazuje na to, że od przyszłego sezonu, czyli już od wakacji, będziemy rozgrywali mecze na nowoczesnym boisku, mówię, z trawą zieloną i pełnowymiarowym, z wszystkimi warunkami, że wszystkie warunki zostaną spełnione. Dodatkowo, mówię, dzięki przychylności, mówię, burmistrza i radnych oraz, mówię, ludzi sportu, jakby w Jaśle
jest koncepcja przebudowy trybun i też tutaj jakieś środki zostały już zapewnione, zagwarantowane i zabezpieczone na dokumentację i w dalszej kolejności najprawdopodobniej będzie przebudowa trybun i liczę na to, że do 2023-2024 roku Jasło będzie miało w końcu obiekt, którego się nie będziemy musieli wstydzić. Panie prezesie, przechodzimy już teraz do tematyki absolutnie czysto sportowej. Beniaminek czwartej ligi kończy rundę jesienną na 17 miejscu. Potrafiliście ograć drużyny z czuba tabeli, ale gdzieś tam noga podwijała się podczas spotkań z outsiderami ligowymi, jak chociażby Startem Pruchnik, tutaj porażka 2-1, czy też rezerwą Resowi 4-0. Co było tego przyczyną? Przyczyną tego była bardzo wąska kadra oraz, no, można powiedzieć już teraz, po tym okresie, kiedy runda się zakończyła, i mówię, te 21 meczów zostało rozegranych, brakowało nam na pewno klasowych i doświadczonych zawodników też w tej lidze. My oparliśmy kadrę zespołu przed rundą w czwartej lidze, przed rundą jesienną, na zawodnikach z Jasła oraz powiatu jasielskiego, nie kontraktując żadnego zawodnika spoza. Okazało się to, że no, niewystarczające to było do tego, aby zapewnić cel, jaki mieliśmy przed tą rundą, czyli pierwszą ósemkę. Początkowa runda, faktycznie początki tej rundy, te 8-9 kolejek wskazywało na to, że będzie taka szansa. Byliśmy na 5., 7., 9., z powrotem na 7. miejscu była na to szansa, natomiast niestety, mówię, braki kondycyjne wielu zawodników już dały o sobie znać, bo liga, tak jak mówię, 21 meczów to jest dosyć sporo, a dodatkowo zespół w newralgicznym, w połowie jakby rundy opuściło 3 podstawowych zawodników, to jest Wojtek Munia, który wyjechał za pracą, Bartek Szopa, który uległ po raz drugi tej samej kontuzji i był wyłączony do końca rozgrywek praktycznie, oraz Wojtek Dziedzic, kapitan nasz zespołu, taka ostoja, stoper i mówię, dobry duch też drużyny, ze względu na, mówię, swoje kłopoty zdrowotne oraz pracę, też do końca rundy nie mogliśmy już liczyć po prostu na Wojtka, a gdy się, mówię, w takiej drużynie, która jest Beniaminkiem, bez wzmocnień i jeszcze 3 podstawowych zawodników z różnych przyczyn nie może występować. Wiadomo, że ta jakość też jeszcze spada. Młodzi zawodnicy nie do końca udźwignęli, aczkolwiek 17 miejsce na 22 drużyny i niewielka strata do 2 poprzedzających nas drużyn. Mówię, wszystko jest jeszcze możliwe i zrobimy wszystko, żeby po prostu w czerwcu czwarta liga nadal była w Jaśle. A spotkania z rezerwami zawsze są obłożone takim sporym ryzykiem, że można nadziać się na zawodników z pierwszej drużyny. Zgadza się, nadzialiśmy się akurat i mieliśmy, można powiedzieć, tego troszkę pecha, że i w meczu z Resowią, a przede wszystkim mówię w meczu ze Stalową Wolą, ze względu na pandemię i na zakażenia u przeciwników Stali Stalowa Wola, ich mecz został odwołany pierwszej drużyny i mówię, pan Szydełko dysygnował wtedy zawodników z pierwszej drużyny w Stalowej Woli. Niemniej przegraliśmy 1-0 po bramce strzelonej gdzieś pod koniec spotkania i powiem szczerze, że to był chyba jeden z najlepszych meczów akurat naszej drużyny w tym, bo mówię, do końca wynik się ważył, mieliśmy swoje sytuacje, mógł tam być wynik zupełnie inny, ale w tym momencie już widać było po prostu, że ta drużyna jakby, bo w międzyczasie oczywiście też jeszcze trzeba powiedzieć, że nastąpiła zmiana trenera, ta drużyna jakby zaczęła na nowo w siebie wierzyć, bo naprawdę sprostać zawodnikom, mówię, tak doświadczonym, jak tam występowali akurat wtedy, no to było dla nich naprawdę też jakaś i nobilitacja, i jakiś taki dodatkowy bodziec, że po prostu no, tanio skóry nie sprzedaliśmy. No niemniej porażka, przyjmujemy i będziemy się starali teraz po prostu u siebie w rundzie rewanżowej udowodnić, że jesteśmy drużyną lepszą. A runda rewanżowa czwartej ligi za sprawą pomysłu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, który był konsultowany z włodarzami klubu,
przecięta na dwie części. Wy jesteście w tym drugim koszyku walczącym o utrzymanie. 5 punktów nad ekipami z dołu tabeli i na pewno z niepokojem będziecie do samego końca spoglądali, co tam się dzieje. Zgadza się. Będziemy spoglądali z niepokojem, co się dzieje, jeżeli chodzi o sam kształt. To mówię, ja z mojej strony akurat takie sugestie były, aby wzorem, mówię, podkarpackiego, małopolskiego Związku Piłki Nożnej podzielić tą rundę jakby jesienną, aby zagrać te 16-17 meczy w rundzie jesiennej, a następnie pozostałe 4-5 dograć teraz na rundę wiosenną. Tak jak właśnie odbywa się to w Małopolskim Związku Piłki Nożnej, ponieważ tak, jeszcze przemawiała za mnie też za tym też takie zdrowe podejście. Graliśmy praktycznie jeszcze dodatkowo puchary, rzecz ujmując. Graliśmy sobota, środa, sobota. Jesteśmy, wiadomo, czwarta liga jest, jakby nie patrzeć, ligą amatorską i ciężko tutaj było też pogodzić pracę wielu zawodnikom. I to było, mówię, tak dosyć mocne to było dla wszystkich poświęcenie, a można, moim zdaniem, można to było zrobić tak, żeby dograć te 3-4 kolejki teraz na wiosnę i po prostu puścić to wszystko tak, mecz i rewanż. Stało się inaczej, zagłosowałem w pewnym momencie też za tym pomysłem, który, jak i większość klubów, za tym, który jest i bierzemy to, po prostu przyjęliśmy to jako coś naturalnego i będziemy się starali walczyć, w jaki by to system nie był, zawsze o zwycięstwo. Każdy pomysł oczywiście weryfikuje zawsze życie, więc będzie czas i miejsce pewno na podsumowania po sezonie. Trener Adam Domaracki, znakomicie znana postać w Rzeszowie, prowadzi wasz klub. No i cóż, sparują niesamowicie, ponieważ wygrywają z Kosmosem Nowotaniec 3-2, wcześniej Podhalanin Biecz również pokonany, Przełęcz Dukla aż 7-1. No, liga coraz bliżej i niektórzy twierdzą, że te mecze sparingowe nie są wymiernym jak gdyby odpowiednikiem formy, ale w waszym przypadku wygląda to bardzo obiecująco. Powiem inaczej, ja się też do tych osób zaliczam, że nie do końca są właśnie wymiernikiem formy. Szczególnie w tym etapie, w jaki teraz jesteśmy w przygotowań. No, wyniki swoje robię, ale wolałbym, mówię, przegrywać te mecze kontrolne, a wygrywać w lidze. Aczkolwiek na pewno każde zwycięstwo, też powtarzam i to w szatni chłopakom, też tam mówię, że każde zwycięstwo buduje atmosferę w szatni. Tutaj trzeba było zbudować przede wszystkim atmosferę w szatni. Dzięki, mówię, nowym zawodnikom też podnieść jakby jakość tej drużyny. Na razie wygląda to tak, że dosyć kadra jest dosyć liczna, mamy 22 zawodników, jedną połowę zawsze w tym meczu kontrolnym gra jakby jedna jednostka, drugą i ma trener czas po prostu na to, aby tą optymalną jedenastkę przygotować. Jest jeszcze miesiąc do, niecały już do inauguracji. Myślę, że te mecze kontrolne i ten okres po prostu przygotowawczy, dobrze przepracowany, będzie owocował. Drodzy Państwo, tego się trzymajmy. Moim Państwa gościem Piotr Samborski, prezes klubu Czarni Jasło. Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Natomiast kolejne wydanie magazynu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej za miesiąc. Bądźcie wtedy razem z nami.